Bardzo się cieszę, że u mnie jesteś. Mnie też jest miło i powiem Ci, że jestem zaskoczona, że tu mieszkasz. Nie, no oczywiście, bo że tak. Myślałam, że to jest kreacja na potrzeby... Taka ściema? No, taka ściema, no. Nie. Co Cię zaskakuje w życiu? Wiesz co, chyba już coraz mniej rzeczy mnie zaskakuje. I to jest smutne. Ty się mogę zaraz czymś zaskoczyć. No, bardzo proszę, spróbuj. Dlaczego tak jest? Znaczy smutne, bo fajnie jest czuć jakiś tam rodzaj zachwytu nad życiem i bycie zaskakiwanym też jest, bywa miłe, choć ja nie lubię niespodzianek. No po prostu z biegiem lat coraz mniej rzeczy jest zaskakujących i tyle. Lubisz smutek? Bardzo lubię smutek, to jest ładne. Co daje smutek? Smutek po prostu jest uczuciem, które może być bardzo ładne, o ile się nie poddamy mu w 100%, no to co naprawdę bywa ładne. Podobno byłaś zastępczynią, dobrze tak się mówi, w metrze Edyty Górniak? Nie, Edyta Górniak była moją zastępczynią. Edyta Górniak była Twoją dublerką. Mhm. Dlaczego nie poszłaś w jej ślady? Czyli komercyjnej, dużej kariery. No, ale wiesz co, ja się nie nadaję do tego. To trzeba mieć specyficzną osobowość. Myślę, że trzeba się urodzić z takim gwiazdorskim zacięciem. Ja tego nie mam i mnie to bardzo by przeszkadzało. Gwiazdorskim zacięciem. Co musi mieć gwiazda? Gwiazda musi być gwiazdą. O Jezu. Musi świecić. Musi mieć ochotę na to, musi się lubić pokazywać, musi być w jakiś sposób ekshibicjonistyczną osobą. A nie chciałabyś nagrać takiego hita, którego by puszczały wszystkie stacje radiowe? Z punktu widzenia finansowego bardzo by mi się przydał. No. Ale no co to znaczy hit dzisiaj? Czyli trzeba by było pójść na jakiś daleko idący kompromis. Na pewno. Więc no, tutaj to nie wchodzi w grę. Nie wchodzi w grę, bo zupełnie nie czujesz się w takim stylu komercyjnym. Nie mogłabym kłamać, ja bym była strasznie nieszczęśliwa. Ale przecież w dzisiejszych czasach wszyscy reżyserują, planują, oszukują. Tak, no tak, ale ja nie jestem wszyscy. I też nie zapominaj, że ja nie zaczynałam w dzisiejszych czasach. Zaczynałam 22 lata temu. Czym one się różniły? Tamte czasy od tych. No po pierwsze nie było tabloidów, nie było paparazzi. Więc można było robić dużo szalonych rzeczy bez konsekwencji. Tak, można było się bawić i wracać nad ranem zmiętolonym do domu. Naprawdę dużo rzeczy uszło wielu osobom płazem, ponieważ to były takie czasy. Wielu z moich znajomych na przykład lądowało na Kolskiej. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Tak, Izba Wytrzeźwień. Izba Wytrzeźwień. Więc gdyby komuś się zdarzyło to dziś, no to wyobraź sobie... Kasiu, przepraszam Cię, kto lądował na Kolskiej? Nie mogę powiedzieć. Kasiu, ale proszę Cię. Niestety nie, żadnych nazwisk. No, ale wielu. Czy świat idzie swoim zdaniem w lepszą stronę, czy w gorszą? Dziwną. Dziwną to znaczy? To znaczy... bardzo powierzchowną. Nie zazdroszczę młodym ludziom dziś, bo to jest wszystko bardzo takie chwilowe, oparte na chwilówkach, na błysku, na... No i też chodzi o to, żeby być, niż żeby coś tam, żeby mieć powód, żeby być. O. Jak Ci się pracowało z Januszem Józefowiczem? Z trudem, ale też fajnie. Dużo uczył? Nie nauczył podstaw wszystkiego. A jak wspominasz współpracę z Grzegorzem Ciechowskim? Ja czekałam na niego rok, ponieważ on pracował nad muzyką do Wiedźmina i musiałam zaczekać na niego. I ponieważ to już był mój kolejna próba nagrania płyty, bo nagrałam wcześniej dwie inne, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, ponieważ nie chciałam, żeby ujrzały. Nie podobało mi się. Pomyślałam sobie wtedy, że jeżeli nie wyjdzie z Grzegorzem, to ja już po prostu tego nigdy nie zrobię. Mamy cechę wspólną, ponieważ Ty pracowałaś z Grzegorzem Ciechowskim, który przygotowywał muzykę wtedy do Wiedźmina, a ja w tym Wiedźminie statystowałem. No brawo. I to było cudne, ponieważ pani charakteryzatorka powiedziała, to nosa nie będziemy doklejać, robimy za szata. Uszy tylko panu dokleimy. Wiesz co, mnie by też chyba uszy nie trzeba było doklejać w zasadzie. spełniona? Nie. A co potrzebujesz do tego, żeby czuć się spełnioną? I czy to jest... W ogóle to jest osiągalne? Ten jakiś rodzaj spełnienia? Pewnie dążenie do tego jest najlepsze. Chyba jest fajne, ale czy spełnienie samo... Czy w ogóle jest to możliwe, żeby czuć się spełnionym? Co trzeba zrobić, żeby czuć się spełnionym? Pewnie w jakimś stopniu tak. Nie ma nic pewnie gorszego niż czuć się tak w 100% spełnionym, bo co wtedy? No wiesz, no to już w ogóle można sobie zadać pytanie, co w ogóle z życiem i po co, ale jeśli życie ma być po to, żeby się poczuć spełnionym, no to też bez sensu. No to po co jest życie? Żeby żyć. Człowiek jest takim stworzeniem, które zawsze sobie coś wymyśli, czego potrzebuje do szczęścia. A tak naprawdę sztuka ma polegać na tym, że niczego nie potrzebujesz do szczęścia, żeby dobrze żyć. No ale nie jest, prawie to nie jest możliwe. No ale jest. Ja myślę, że jest, tylko trzeba ćwiczyć. Ale jak? Nie wiem. Nie wiem, no. Co, przepraszam? Medytować, nie wiem, no coś tam kombinować tak, żeby sobie zrobić dobre życie. Dużo rzeczy zależy od nas, ale nie tylko. A może to, co przychodzi, nie jest do końca tym, czego by się chciało, potraktować jako coś, co się dostaje, bo jesteś gotów na to. Dostaniesz to, na co jesteś gotów i tyle, więcej nie. Bo ci się nie należy zwyczajnie. Czemu nam się wszystkim musi to wszystko należeć? A jakie ty masz marzenia? No nie ma 7 rano, mogę pytać. Słuchajcie, czy nie muszę zapalić światła? No jest jakoś tak ciemno. Ciutkę zapalimy, co? No. Wiesz co, chyba nie mam marzeń. Nie, no nie mów mi, że nie masz marzeń. Naprawdę nie. Nie, no proszę cię. I nie wiem, czy mogę pytać, bo tu twoja córka siedzi, której dzwoni telefon na tabelę. No właśnie, gada przez telefon, no coś takiego. A wiem, jakie pytanie chcesz zadać. Jakie? O tym łóżku. Nie. O łóżku. O czym? Maniu. To pytanie, co zawsze zadajesz. A, nie. Zadaj. Wchodzisz do pokoju. Poczekaj. No. Wchodzisz do pokoju. Widzisz twojego faceta z inną kobietą w łóżku. Co robisz? Taram! Fanka programu. Czekam. No dobrze. Marianuszko, no co ci mogę powiedzieć? No dobrze, że nie z innym mężczyzną, no bo tutaj już bym kompletnie nie wiedziała, co mam zrobić. Chyba bym wyszła. A ty co byś zrobiła? No przestań. Ja bym zrobiła awanturę. Zrobiłabyś awanturę? No, jasne. Ale miałabyś siłę robić awanturę w takiej sytuacji? Ja bym nie miała. No tak, ja bym zaczęła bić wszystkich. Coś ty, w życiu, ja bym po prostu wyszła. A powiedz mi, czy osoba medialna ma szansę na poznanie drugiego człowieka właśnie ze względu na swoją osobowość, a nie medialność? Jak to rozróżnić? No na początku to trudno rozróżnić. No, trzeba założyć dobrą wolę drugiej osoby, a nie chęć wykorzystania. A tobie zdarzyło się... Że ktoś mnie chciał wykorzystać? No, że ktoś się tobą zainteresował i... I tylko dla... Dlatego, że się nazywasz Groniec? Nie, myślę, że jakby pierwszy impuls mógł być taki. To dość szybko się czuje takie rzeczy. Nie? Pierwszy impuls mógł być taki, czyli... Tak. No tak jak normalnie ludzie się widzą na ulicy, poznają i pierwszy impuls jest taki, on ma fajny nos. Chciałabym go poznać bliżej, prawda? Dziękuję. No wiesz, ja ci kadzę, bo wiesz... A, bo co? No bo wiesz, bo rozmiarowo jesteśmy podobni. Rozmiarowo jesteśmy podobni. Jesteśmy podobni chyba, nie? Już kiedyś mierzyłem nosy z Magdą Szejba, ale... Dlaczego rozpadło się twoje małżeństwo z Olafem Lubaszenko? Wiesz co, bo byliśmy bardzo młodzi. Pojawiła się Marianucha dość szybko, zaskakująco. Niespodziewanie. Powiedziała ta-dam. Myślę, że nasze drogi i tak by się rozeszły, bo no, wiele nas dzieli w oglądzie świata, że pewnie byśmy się rozstali tak czy siak, a małżeństwo wówczas byliśmy zbyt egocentryczni oboje. Oboje łaknący uwagi. Artyści lubią być w centrum uwagi? No, chyba tak. Lubią. Pewnie. A to nie jest trochę takie próżne? Jest bardzo próżne. W ogóle wybór tego zawodu już świadczy o próżności człowieka. A czy prezenterzy talk showów też są artystami? To jest total. To jest total, próżność, prezenterzy, najgorzej. A kto tu się wymądrza? Ale dlaczego, przepraszam? Wiesz co, nie wiem, no, ale tak jest. Naprawdę? No. A dlaczego wybrałeś bycie takie, a nie inne? A czyje to talk show? Moje czy twoje? Słuchaj, bo ja po prostu zawsze chciałem odwrócić tę sytuację i żebym właśnie nie musiał biegać i żeby to goście do mnie przychodzili. Kiedy Edith Piaf wychodziła chyba ze szpitala, już była bardzo chora i wychodziła z tego szpitala, tak ją prowadzili i ona wychodzi, tłum oczywiście fotoreporterów, kamer i ona mówi, nie widzę kamery. No wiesz, do końca po prostu. Och, Jezus. Do końca. No ale też to lubisz? Nie. Ja skąd? Ja wychodzę do tego, że jestem nieśmiała i po prostu potrzebuję, mam taką potrzebę właśnie spełniania się i otwierania się i otwieram się wyłącznie śpiewając piosenki. Co dorobiłaś? Dorobiłam sobie trochę, no co mam zrobić? Jeden z fanów zapytał. Zademonstrujesz fragment rozmowy z futrzanym małym przyjacielem? Nie, tego się nie demonstruje. Doszłyśmy już do takich... Najgorsze jest to, jak ty zadajesz sama pytanie kotu i muszę na nie odpowiedzieć. Jak to wygląda? No mówię, zapytam o coś kota i kot musi odpowiedzieć. Nie, obok ona jest w łazience, ja to słyszę z łazienki na przykład. No tak, bo to już jest silniejsze ode mnie. Chcesz się napić? No chcesz się napić, bo kot pije z kranu, nie pije z miseczki, nie wiadomo dlaczego tak. Przychodzi, trzeba odkręcić, bieżąca woda leci i zwierzątko sobie pije. No. I co kot mówi? Wiecie, mogę się już napić wody? Możesz. Odkręcić mi? No, mogę się odkręcić, ale co, tak jak jest strumyczkiem? Szerokim czy wąskim? Raczej wąskim. No nie wiem, czy to jest śmieszne, wiesz, bo ludzie reagują bardzo dziwnie. Jak artyści, którzy debiutują. Jak artyści, którzy debiutują. Jaką drogę powinni wybrać? Jaką drogę powinni wybrać artyści, którzy debiutują? Czy talent show jest dobrym... Czy talent show jest dobrym pomysłem? Talent show jest chyba dobrym pomysłem, no bo jakie są alternatywy? Kasiu, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję ci bardzo.